All right. Ja też Alright. chyba wyciszę, bo tu będę chrząkał, siorbał i nie wiem co jeszcze. Oczywiście. Szczęść Boże, jak już nas ktoś słyszy. Oczywiście OBS musiał też zaprotestować. Nie widać. Kurde. Ogólny i kurde co? Widać mnie? Nie widać. Teraz widać. Trochę widać? Nie widać. Teraz mnie nie widać. Widać? Nie widać. Tam po lewej powinien być taki przycisk włącz kamerę. Zaraz nad nikiem. I powinno zaskoczyć. Mordę. Co się w OBS-ie stało? Nie. Nagle muszę pomniejszać okno w OBS-ie, jest też super. To jest też nieprzewidziane. Szczęść Boże wszystkim. Jest, widać mnie. Tak, teraz ja O, widzę. hej. Słychać? A Głośno słychać? i głośno i wyraźnie. Głośno i Dobrze. wyraźnie, znakomicie. Szczęść Boże wszystkim. Witamy dzisiaj z Hiperborei. Pozdrawiam Serduszka. doktor, kontrowersyjna pani psycholog Bogna Białecka. Pies Boży Wszystkich Menrot, Boże. dzisiaj pierwszy raz na Radzie Mędrców Syjonu, już tak sławny. Hej. Kuba, wyswobodzeni do wolności, nowe średniowiecze. Jestem fajnie ubrany jak taksówkarz z filmu Taksówkarz. A to dlatego, że pierwszym tematem, jakim dzisiaj będziemy poruszać, to są fajni księża. Mam ten miłość w serduszku. Miłość, tak, miłość w serduszku, bycie blisko swoich owieczek. Wiadomo, przede wszystkim liczy się miłość i Bóg jako miłosierny Samarytanin. Jakoś fakt, że na końcu czasu dokona się jakaś tam apokalipsa i zniszczenia i w ogóle i że wszystkie plewa zostaną wtrącone w gorący piec, żeby je spalić, wszystkie chwasty. Jakoś tak jest passé i tak dalej. Piekło też jest passé, bo wiadomo, nadzieja powszechnego zbawienia. I nawet jest taki, wiesz, przymus taki narracyjny, wymuszany, że dobry katolik to musi mieć nadzieję, że wszyscy się zbawią. Tak, a mówię, to tam mówię, potop, spalenie Sodomy i Gomory, apokalipsa, opowieść o bogaczu i nędzarzu zagrobu. To wszystko jest jakoś tak, nie wiem, jakoś tak niefajne dzisiaj. Niefajne jest mówić o piekle, niefajne jest mówić o grzechu, niefajnie jest mówić o końcu wszystkich rzeczy. I pytam i się zapytam, czy oni tak serio? Może Menrot dzisiaj, bo jako ten pierwszy, to z czego to się bierze? Czy oni tak serio? Czy można im jakoś przemówić do rozsądku? Bo wiem, że u nich miłosierdzie się kończy, kiedy ktoś ma inne zdanie i wtedy ci fajni księża, jak ojciec Kramer, to bardzo chętnie używają wtedy killbatona i tyle z miłosierdzia. Oj. Dźwięk włącz. Dźwięk włącz. O, teraz. Tak, wyciszyłem sobie, dlatego że kaszlałem wcześniej. Dobra, to jeszcze raz. Ja myślę, że to jest taki spór między prawowiernością a skutecznością. No, pokrótce jakby chodzi o to, że część tych kapłanów, oni chyba bardzo chcą być skuteczni. To się mówi iść duchem czasu, chyba tak. No, ale średnio czasami to wychodzi. Znaczy, czasami to wychodzi, tak? Bo jak widzimy na przykład, powiedzmy, no takim ojcu Szustaku, no to skuteczność jest duża, tak? Tylko, no, mamy zarzuty teoretyczne. Skąd?
Pewnie z różnych powodów, jak wszystko inne na świecie, nie? No, to znaczy, no, jak sobie człowiek włączy na przykład taką przeświętą bodajże jezuitów w Łodzi, no to tam wiemy, co się dzieje, tak? Kuba zamyka oczy, to tak już się domyślamy, co tam jest, tak? Klaskanie na mszy, różne jakieś takie około imprezowe rzeczy w czasie mszy świętej, no, taka klasyka, tak? Znamy to. Natomiast, tak jak mówię, no, ja z perspektywy dziennikarskiej to mówię, że no, trochę trzeba być też skutecznym, nie? Nie można tak po prostu bezmyślnie działać, natomiast no, też w ramach tej skuteczności nie można poświęcać prawowierności, w tym sensie, że ja pamiętam, był taki serial na HBO, Młody Papież. I tam było strasznie fajnie to tak pokazane, tak w krzywym zwierciadle właśnie, jak ten tytułowy młody papież, on stwierdził, że koniec ekumenizmu, po prostu zamykamy kościół teraz, tak, nie ma, teraz będzie kościół ezoteryczny, będzie tajemniczy i to na pewno przyciągnie ludzi. Okazało się, że nie przyciągnęło, ale potem jak się zaczęli powoli otwierać i to cała ta tajemnica taka zaczęła powoli jakby spuszczać powietrze z tego balona, to w tym momencie ludzie dopiero się zaczęli tym interesować, nie? Więc to było tak zabawnie pokazane. Natomiast no, znaczy ja nie mam jakiejś takiej odpowiedzi takiej encyklopedycznej na zasadzie jest tak na pewno i inaczej nie, bo to jest wielowątkowy problem. To pewnie każdy z nas tutaj coś doda, co dla widzów będzie wartościowe. Ja mówię, że to jest taka bardzo żabia perspektywa i gdzieś w głowie faktycznie zamiast perspektywy wieczności, perspektywy zbawienia, perspektywy ortodoksji, perspektywy tej, że ta ścieżka do zbawienia jest wąska, właśnie przejawia się taka uparta, takie ziemskie podejście, że my musimy tych owieczek jak najwięcej nachapać, nieważne jakim kosztem, nieważne jakim sposobem. Przypomina mi się taki cytat z Pisma Świętego, którego fajni księża nie cierpią. Mianowicie cytat, że schodzą pół ziemi, żeby pozyskać wiernego, a później czynią go dwa razy bardziej godnym potępienia niż oni sami. To jest cytat mocno pomijany, o nim się w ogóle nie mówi i tak pytanie, no pytanie do Kuby tutaj, czy faktycznie, bo my tutaj debatujemy to pod kątem tego dylematu miłosierdzie kontra sprawiedliwość, a tak naprawdę u Boga te dwie rzeczy są, można powiedzieć takim językiem matematycznym, asymptotami. I dlaczego przeciwstawiać jedno drugim? Ja przepraszam, bo ja się czuję dyskryminowany, jestem osłem matematycznym, proszę mi to prościej. No asymptotami, no że się zbiegają tam w punkcie, nie? Że Bóg jest punktem, punkt jest, że tak powiem, w nieskończoności, no to u Niego te dwa przedmioty, miłosierdzie i sprawiedliwość, muszą ostatecznie no, mieć, że tak powiem, dopełnienie swoje w Bogu, tak? Że miłosierdzie nie istnieje bez sprawiedliwości, sprawiedliwość bez miłosierdzia. No mów, że dwie strony medalu, a nie tu jakieś potworności matematyczne. Wietnam flashback się jakiś mi tutaj włącza no, z czasów matury. Może ty jesteś po studiach humanistycznych, no. Ja... No właśnie, ja jestem po studiach humanistycznych, nie? No, dlatego widzisz, taki ja tempak z matmy, nie? No ja bardziej po matematycznych, no i... Ale Kuba, powiedz mi, jak to jest przeciwstawianie miłosierdzia sprawiedliwości? Czy można być tak miłosierny, że te wszystkie kryteria sprawiedliwości i tak dalej, ten sąd, to już tak naprawdę nie mają znaczenia, bo wszyscy zostaniemy porwani przez Bożą miłość i ostatecznie każdy z nas skończy wesołym oberkiem, tak jak to postuluje na przykład ojciec Szóstak. Dzisiaj chciałem widzów przeprosić w pierwszej kolejności za swój głos. Mam nadzieję, że to jakoś zniesiecie. Straciłem totalnie w dniu dzisiejszym głos. I teraz tak, jeśli chodzi o Boga, no to my mamy, po pierwsze, najczęściej mamy takie bardzo płytkie widzenie tego, czym jest miłosierdzie i czym jest sprawiedliwość. I przez to, że płytko rozumiemy te terminy, to Bóg nam się jawi jako taki rozdarty pomiędzy te dwie wartości, albo go widzimy bardziej takiego, albo go widzimy bardziej takiego. Kiedy możemy mówić często o
miłości Boga, że w taki sposób, że miłosierdziem jest ukaranie na przykład, nie? Kogoś za zły postępek, no bo pochodzi to z miłości Boga i chęci sprowadzenia tej osoby na właściwą drogę. I kiedy mówimy, że Bóg nas za coś karze, no to często przypisujemy to sprawiedliwości na przykład, nie, a nie miłosierdziu Boże. W ten sposób widzimy Boga, w którym sprawiedliwość i miłosierdzie nie są w sprzeczności, kiedy widzimy jeden akt, jakieś jedno działanie Boże jako jednocześnie miłosierne i sprawiedliwe, nie? Że to po prostu Bóg nie oscyluje między tymi dwiema jakimiś przeciwstawnymi wartościami, tylko każde jego działanie jest jednocześnie miłosierne i sprawiedliwe. Tak ja to przynajmniej rozumiem. No i teraz, jeśli chodzi o to miłosierdzie, nad którym się teraz tak pastwisz, to płytkie miłosierdzie, no to tak samo, no nie możemy też mówić o Bogu płytko sprawiedliwym, nie? Czyli kiedy zauważamy, że ktoś gubi jeden aspekt, to musimy też zauważyć tego, który gubi ten drugi aspekt, nie? Zresztą często jak ktoś krytykuje tego Boga sprawiedliwego, to też krytykuje Boga tylko sprawiedliwego. Jak ktoś krytykuje Boga miłosiernego, to krytykuje Boga tylko miłosiernego. To jest taki właśnie takim powszechnym, codziennym naszym rozumieniu tych terminów jako miły, niemiły na przykład, nie? Przyjemny, nieprzyjemny. Dla mnie osobiście takie stanowiska, które uwypuklają jeden aspekt kosztem drugiego, odbywają się także kosztem logiki, ponieważ bez kryterium sprawiedliwości nie można w zasadzie powiedzieć, co jest miłosierdziem, bo miłosierdzie jest okazywane wtedy, kiedy przekroczymy pewną czerwoną linię, ale okazuje się nam wyrozumiałość, tak? Bóg mówi, tu zrobiłeś źle, tu i tu, ale wiem, że jesteś słaby, wiem, że może tam w serduszku chcesz dobrze, dam ci drugą szansę, tak? Ale mówię, no sprawiedliwość daje to kryterium, w którym Bóg okazuje nam miłosierdzie, tak? Cała zresztą istota spowiedzi też na tym polega, tak? Że no, Pan Bóg wie, jacy jesteśmy, wie, że jesteśmy krnąbni, uparci, tkwimy w tych swoich małych, codziennych grzechach, tej swojej codziennej hipokryzji i dlatego potrzebujemy miłosierdzia, bo jesteśmy ograniczeni, tak? I w ten sposób rozdmanie tego miłosierdzia do takich rozmiarów, że praktycznie nie można powiedzieć, co jest dobrym, a co złem i że w zasadzie Bóg wybaczy wszystko, nawet jeśli ktoś grzeszy, no już taki blisko poziomu zuchwałego, no jest moim zdaniem no, robieniem kurtyzany z logiki, nie? No, no pytanie też, bo to oczywiście zawsze jest pytanie, czy Boga w ogóle obowiązuje logika, tak, nie? I tak dalej, i tu możemy wejść w takie klimaty, nie? No tak, bez jakby zrozumienia sprawiedliwości tego, że ona nigdy nie jest anulowana przez Boga, to nie można zrozumieć no, ofiary Chrystusa przede wszystkim, nie? Bo ona nie ma sensu. Gdyby Bóg był po prostu miłosierny, no to i jakby nie było tego kryterium sprawiedliwości, no to dlaczego miałby nie odpuścić wszystkich grzechów o tak i żeby zapłatą za grzech nie była śmierć, nie? Ja to widzę trzy wątki. Ten pierwszy taki krótki wątek to jest wątek tego, czy Bóg jest w jakiś sposób związany przez logikę. No nie, bo Bóg sam jest logiką. Tylko przez to duże L logiką, nie? Tylko trzeba uważać, żeby przy takim przypadku nie popaść w taką bardzo skrajną filozofię Ockhama, który twierdził, że Bóg jest całkowitą nieoznaczonością. W tym znaczeniu, że Bóg jest samodefiniowalny i może robić rzeczy sprzeczne wewnętrznie tak długo, jak są one zgodne z jego wolą. Tak? Czyli jeżeli Bóg chce stworzyć kwadratowe koło, to stworzy kwadratowe koło. Święty Tomasz powiedziałby, że to się potocznie mówiąc kupy nie trzyma. Tak? To znaczy, Bóg nie jest związany logiką, wydaje nam się, że jest, bo w jakiś sposób, no,
nie będzie tworzył stwórca kwadratowego koła, tak? To jest nielogiczne, to jest po prostu wewnętrznie sprzeczne, tak? To tym niemniej to on jest tą logiką, to on wyznacza ramy logiki, tak? Tak samo jak jest spór na przykład o wszechmoc Boga, tak? To o ile nam potocznie słowo wszechmoc kojarzy się raczej z tym, że no, no silny chłop wszystko może, tak? Jak chce, to zrobi co chce i tyle, tak? Wymyśli nawet najgorszą głupotę sprzeczną wewnętrznie, no ale skoro wszechmocny, to mu to kliknie, tak? No nie kliknie, właśnie cały trik na tym polega, że nie kliknie, dlatego że bardzo ładnie to wychodzi przy okazji, jak się analizuje taką terminologię tomistyczną i tam Bóg jest nazwany omnipotentis, tak? Czyli dosłownie ten, którym zbiera się cały potencjał, ten, który ma cały potencjał do zrobienia wszystkiego tego, co się da zrobić. A co się da zrobić? No wszystko to, co jest logiczne, wewnętrznie, niesprzeczne, ontycznie i tak dalej. Nie? To jest taka jedna kwestia. Druga kwestia, to co ja widzę, to jest, to Kuba na to zwróciłeś uwagę, w sumie Kamil też na to zwracałeś uwagę, że jakby sprawiedliwość Boża i miłosierdzie Boże to są dwie strony tego samego medalu. I bardzo fajnie to jest uwidocznione, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy Chrystus nawołuje do tego, żeby modlić się za swoich wrogów. Czyli życzyć dobrze swojemu wrogowi. No bo jeżeli ja, no nie wiem, ktoś mi tam zawinił tak na nogę, mi podstawił, czy coś innego świńskiego mi wyrządził, no to oczywiście, że takim pierwszym naturalnym odruchem to jest mu przypaprać i tyle, tak? No to jest jakby to jest taka, tak świeżbi człowieka ręka. Natomiast, czy zemścić się po prostu, tak? Tak po ludzku, nie? To jest taki odruch wewnętrzny mój, taki ogień się człowieka urodzi, to no, chce to zrobić i koniec. Tylko, że ja będę wtedy takim zarzewiem zgorszenia dlatego i tak już zepsutego człowieka. Więc dlatego modlić się za człowieka, modlić się o sprawiedliwość dla niego, tak? Zawinił mi, no mam z gościem kosę po całości, nie? Modlić się o sprawiedliwość dla niego. Jak się modlę o sprawiedliwość dla niego, to nie dość, że ja doświadczę sprawiedliwości, bo łaknę tej sprawiedliwości, więc jestem błogosławiony z tego tytułu, no to jeszcze na dokładkę, no nie tylko nie jestem gorszycielem, ale że tak to powiem, jestem zlepszycielem tego człowieka, tak? Na tej zasadzie, że no po prostu życzę mu, żeby go Pan Bóg doświadczył sprawiedliwością, a że ta sprawiedliwość będzie dla niego nieprzyjemna, no to już no bardzo mi przykro, tak? I tutaj jest trzeci wątek jeszcze bardzo interesujący, mianowicie ta inflacja miłosierdzia, tak? Że my zaczynamy widzieć tylko i wyłącznie samo miłosierdzie. Dlaczego? Mi się wydaje, może się mylę i pewnie to ktoś się ze mną na pewno nie zgodzi, ale ja to chcę przedstawić jako pewną przestrzeń poglądową, nie jako coś arbitralnego, tylko jako przestrzeń. To otóż warto pamiętać, że Pan Bóg nie od razu zaczął z narodem wybranym od nie wiadomo jakich kokosów moralnych, tylko no sobie ich przez te setki lat przysposabiał, nie? I ja myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy też mamy taką potrzebę przysposobienia ludzi do pewnych kwestii związanych z chrześcijaństwem, to trudno nam oczekiwać, żeby neofici, którzy dopiero są na drodze wzrostu w życiu chrześcijańskim, byśmy powiedzieli językiem świętej Teresy Zawii, że oni dopiero weszli do tego pierwszego mieszkania, tej twierdzy wewnętrznej, to my nie możemy od nich oczekiwać, że oni będą tytanami pracy, że będą tutaj po prostu wszystko robili. Musimy ich tym na początku dać im to poczuć, zasmakować im tego miłosierdzia, tak samo jak Pan Bóg daje im zasmakować w owocach doświadczeń religijnych, po to, żeby ich przyciągnąć, żeby dać im poczuć, że tu jest taki safe space. Tak lubimy ten język dzisiaj, safe space, więc ten safe space, tak? A z czasem wymagania rosną, bo poziom coraz wyższy. To na tej zasadzie. No to jest, myślę, że dużo osób bezpośrednio po nawróceniu no, miało taki okres łaski, że faktycznie kule odbijali, tak, góry przenosili, taki, nawet powiedziałbym, no, rodzaj takiego haju religijnego wręcz ich ogarniał. I widzimy to też wśród tych wspólnoty, które są przez tak zwanych fajnych księży prowadzonych. Nie? No, problem pojawia się no, parę lat później, jak to paliwo się wyczerpuje, a wyczerpuje się bardzo szybko.
Nie można, nie można non-stop żyć, nie można non-stop żyć w takim stanie i wtedy zaczynają się schody i te zaczynają się też te wymagania od Pana Boga, tak? I no ja chciałbym się zapytać może perspektywa psychologiczna fajnego księdza, który mało wymaga od swoich owieczek, że tak powiem, od swoich dzieci duchowych, a dużo, że tak powiem, odpuszcza i robi to w imię właśnie tego, żeby koniecznie utrzymać tą właśnie tą skuteczność, czyli tą jak największą ilość owiec przy sobie. Bogna? Jesteś z nami? Jestem. Po prostu się zrobiło mocno filozoficznie, a mieliśmy gadać o fajnych księżach, prawda? To znaczy, ja bym rzeczywiście chciała dodać taką trochę perspektywę psychologiczną. To znaczy takie, żeby sobie pomyśleć, co takiego się zadziało, że mamy głównie fajnych księży. W tej chwili jest, no, tak jak się patrzy po seminarium, to wychodzą z niego fajni księża. Ja myślę, że tutaj jest duża rola tego, co się już historycznie zadziało. To znaczy, jestem jednym z ostatnich roczników, które miały jeszcze religię przy parafii, prowadzoną przez księży. Ewentualnie jeden rok to była siostra zakonna i to z gatunku takich jak Marc Gungor opowiadał, że był w szkole, gdzie była siostra zakonna, która mówiła o piekle tak jakby tam się urodziła i wychowała. Ja też miałam taką właśnie siostrę w katechetkę przygotowującą mnie do pierwszej komunii. Dobrze mi to zrobiło. I na przykład mój mąż, który jest ciut młodszy ode mnie, już miał lekcje religii w szkole i mówi, że w życiu nie słyszał o chociażby martwych dziełach, czyli dobrych uczynkach, które spełniamy, nie będąc w stanie łaski uświęcającej, a przez to nie są one dla nas w żaden sposób zasługujące. Okazało się, że ja jeszcze to słyszałam właśnie od tej ostrej siostry. No plus jeszcze księża, którzy byli rzeczywiście świetnie przygotowani teologicznie. No a później wkroczenie religii do szkoły spowodowało masowe pojawienie się katechetek świeckich, które no, z taką pięknym kobiecym podejściem wolą raczej mówić o Bogu właśnie miłosiernym niż sprawiedliwym. I praktycznie wszyscy młodzi księża, którzy w tej chwili wychodzą z seminariów, to już są dzieci katechetek. To są osoby, które były katechizowane przez katechetki z tym właśnie ogromnym naciskiem położonym na miłosierdzie. Więc oni już od samego początku mają taką trochę, no właśnie, nieproporcjonalną wizję Pana Boga, którą przenoszą dalej w swoją relację z młodzieżą chociażby. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest po prostu spadek powołań. Mamy wzrost powołań w tradycyjnych zgromadzeniach, natomiast generalnie jest spadek powołań do bycia księdzem i też mam wrażenie, że jest coraz słabsza selekcja, to znaczy, że wszyscy tak się cieszą, że już ktoś w ogóle chce zostać księdzem, że ludzie, którzy powinni odpaść na samym etapie wstępnym rozmowy, są jakoś tam przyjmowani na zasadzie, że może seminarium ich jakoś ukształtuje tak, żeby wyrośli na dobrych księży. Przy czym sporo z nich kończy te studia teologiczne, kończy seminarium, staje się księżmi, ale nie są w gruncie rzeczy nigdy dojrzałymi w pełni osobami. No i w tym momencie robi się problem. Jak mamy niedojrzałego księdza katechetę, czy niedojrzałego księdza pracującego z młodzieżą, to będzie, znaczy tak, dla młodzieży bardzo ważne jest to, żeby ksiądz był autentyczny, prawda? Żeby, to znaczy w tym sensie, żeby on nie był sztywny, super, żeby był sobą w relacjach. No i fajnie, jeżeli to jest ksiądz, który sobą dużo reprezentuje, który przeszedł taką twardą ścieżkę do swojego powołania, do zostania duchownym, a w moment, w którym mamy do czynienia z wyświęconym w gruncie rzeczy dzieciakiem, no to będzie się świetnie dogadywał z młodzieżą właśnie na ich poziomie, na poziomie wygłupów, na poziomie dowcipkowania, ale nie będzie ojcem, nie będzie ich ciągnął w górę.
Więc to są takie dwie rzeczy. Jedna to trochę historyczna i zmiana katechezy na bardziej kobiecą, a druga to jest kwestia ogólnej niedojrzałości spadku powołań. I Ja to bym się postawił od razu tutaj. Nie, tutaj też mam parę ad contra, ale... Poczekaj, dwa słowa powiem i może ci oddaję głos. Przede wszystkim, to nie wiem skąd to takie wrażenie, że większość księży jest tymi fajnymi księżmi, którzy teraz wychodzą z seminariów. Ja widzę jakieś takie rodzynki, które tam robią karierę na TikToku czy YouTubie, ale nie powiedziałbym, znaczy nie mam takich danych i nie mam też takiego wrażenia, że większość księży to są ci fajno księża. Natomiast też myślę, że to zjawisko, o którym mówimy, dotyczy mimo wszystko w jakiś sposób, to ten nacisk na miłosierdzie dotyczy Kościoła powszechnego bardziej niż tutaj naszych polskich warunków, gdzie zmieniły się czasy, bo mamy jedne objawienia prywatne, które w zasadzie w pewien sposób zdominowały Kościół, bo ja na przykład, nie wiem, no bywam za granicą w różnych kościołach, jeszcze nie byłem chyba w kościele, w którym by nie było przynajmniej małego obrazka Jezusa Miłosiernego, nie? I to myślę, że to jest jakoś, wiecie, czy w Japonii, czy w Brazylii, czy gdzieś tam, to wszędzie, w każdym kościele prawie pewnie wisi taki obraz, nie? I jakby te objawienia siostry Faustyny dotarły do najdalszych zakątków Kościoła powszechnego, więc nie skupiałbym się tutaj na polskiej rzeczywistości, chyba że ograniczymy się nie do właśnie nacisku na to miłosierdzie, tylko do tego fajnoksiężostwa, którego bym nie nazwał tak naprawdę skupieniem na miłosierdziu, tylko skupieniem na czymś innym. Nie? No wtedy jest jakby osobny temat. W Polsce my jesteśmy trochę do tyłu, jeśli chodzi o całą resztę świata. Tam te procesy się zaczęły po prostu o wiele wcześniej. I tyle. Janku, ale nie winiłabym za to siostry Faustyny. Janku, bo ja mam tutaj takie ad contram, ponieważ Bogna mówi, że jeszcze miała czasy, gdzie katechetki opowiadały o piekle, jakby tam były. No cóż, ja jestem rocznicą... Siostry zakonne. Siostry zakonne. Siostry zakonne, przygotowywane jeszcze, kształcone w czasach, kiedy tak się o tym piekle mówiło. Znaczy, ja jestem z rocznika 89. Miałem dwie katechetki, które faktycznie mówiły o piekle, jakby się tam urodziły, co wzbudzało raczej powszechnią śmieszność i nie były zbyt szanowane. Więc zależy od chyba regionu i kontekstu społecznego. I dlatego, Janku, jaką ty czy ty pamiętasz swoją religię w szkole? Miałeś fajnego księdza? Jako najmłodszego z ciebie musimy o to zapytać. To jest skomplikowane, bo zależy od etapu kształcenia. Początkowo faktycznie była, tak jak tu Bogna wspomniała, katechetki. Wspominam religię w podstawówce bardzo negatywnie. Właściwie tam jedyne, co pamiętam, to że się trzeba było modlić wkuwać na pamięć. Tak szczerze mówiąc. I realnie to dopiero mieliśmy katechetę w gimnazjum, który... Znaczy był można by zaliczyć go do kategorii fajnych, no nie wiem, no na pewno potrafił jakoś zainteresować młodych i tak dalej, ale wyrazistości u niego nie było widać, ani tym bardziej jakiegoś takiego bardziej no nastawienia na to, że jednak czeka nas jakaś kara i że jest jakaś sprawiedliwość. Bardziej był po prostu tak, potrafił zjednywać ludzi, tak bardziej w sensie bardziej towarzyskim. To też w sumie można, trochę tutaj też Bogna to poruszyła, że to też jest taka zależność, że która była też później w liceum przy moim księdzu, że raczej się starają jakoś być tak dobrym, może nie koleżką, ale ogólnie osobą do pogadania, coś tam może przedstawić, ale nie tak po prostu jakoś świadczyć i w pewnym sensie, znaczy edukować, no po prostu wpajać w jakiś sposób tak wyraziście wszystkie prawdy wiary i różne zagadnienia z tym związane. Także no jest pewna chyba taka tendencja na pewno, że jednak to jest opuszczenie, powiedzmy, tych
Nawet bym powiedział, że trochę misji. Nie tylko powiedzmy tego balansu między sprawiedliwością i miłosierdziem. No, ja powiem, że ze swoich doświadczeń z księżmi w szkole, w gimnazjum miałem księdza, który postanowił zrobić tak, że przez dwie religie pędzimy z materiałem i zapisujemy szybciutko zeszycik notatkami i tam materiałem na okresowe kartkówki, a trzeciego dnia gramy w ping-ponga albo piłkę nożną. Taki miał system. Nie? Nawet udało mi się sprzedać na boisku kosę księdzu, więc użyłem to zalety, że tam miałem jako jedyny miałem żadnych oporów, żeby wejść w księdza ślizgiem. Następny ksiądz w liceum z kolei to był taki... Do spowiedzi do biskupa musisz iść. Tak, no to atak na księdza, wiadomo, nie? Atak na biskupa, ale nie, No, następny ksiądz w liceum z kolei był w typie takiego rubasznego wujka z wesela i na pytanie, czy księdz, tam jakoś tam jedna śmieszka się w klasie zapytała, czy ksiądz może iść na prostytutki, to on mówi, że tam celibat, tam zaczął jakoś tam śmieszkować, no wiesz, to celibat to tylko tego, że ja się nie mogę hajtać, nie, i tak dalej, nie, i w ten sposób próbował być fajny, co wiesz, tam jak na księdza, który tam wiesz, bliżej 60 niż 50 był, no to takie wyszło, wiesz, hello fellow kids, i to było takie ostro nieprzyjemne, nie? Zresztą w liceum jeszcze też był z kolei inny ksiądz, który mówi tam, jakie macie pytanie do księdza, nie, i odpowiem i tak dalej. A że to była faza liceum, no to wiadomo, edgy ateizm na pełne i tak dalej, ale akurat nie byłem ateistą, się uważałem za deistę, nie? I zapytałem po prostu księdza, co ksiądz sądzi o deistach, nie? On prawi jakąś tam standardową odpowiedź, że no, że Kościół szanuje sumienia i ludzi innowierzących, tak jakby kompletnie nie zrozumiał, na czym deizm polega i tak dalej, nie? Chciałem jego zdanie, naprawdę chciałem jako człowiek, który może nie był kościelny, ale który chciał wierzyć w Boga, dlatego sobie wybrał deizm, chciałem jakiejś właśnie realnej odpowiedzi od księdza, której mi on w zasadzie nie odpowiedział, tylko rzucił taką w zasadzie formułkę na zasadzie wykryto nieznany obiekt, nieznaną procedurę, uruchom procedurę void exe, tak? Standardowa odpowiedź na wszystko. No, i to też jest takie negatywne doświadczenie właśnie co do tej autentyczności księży, jak i ich po prostu przygotowania merytorycznego, tak, też i pedagogicznego. I w sumie, no, o, dobra, Bogna się zgłasza. Jeszcze Bogna, powiem jedno ad vocem, bo tu mówisz o tych powołaniach tradycjonalistów, ale przypominam, że masowy skok powołań mają seminaria neokatechumenalne, więc na dwoje babka wróżyła. Ja chciałam po prostu cofnąć jedną rzecz, bo mi się wymknęło to większość. Nie większość, tak? Rzeczywiście, oczywiście nie mogę mówić, że większość, bo to jest bardziej w ten sposób, że ci, którzy są najbardziej widoczni, najbardziej przyciągają uwagę, to kończą seminarium jako ci tacy fajni księża. To są właśnie ci, co będą robić kariery na TikToku. Szkoda, że tutaj nie ma z nami naszego słynnego TikTokera, bo by pewno mógł powiedzieć coś więcej, ale moje spotkania, że tak powiem, z księżmi na TikToku, to jest taki poziom żenady wypalający po prostu w niebo. Bo teoretycznie da się, słuchajcie, na TikToku w te bardzo krótkim czasie przekazać coś wartościowego, ale oni bardziej idą w to, że wygłupiają się ubrani po prostu w szaty, znaczy w sutannę. Właśnie ciągle chodzą w tych strojach świeckich albo krótkich, ale jak już robią coś na TikToka, to właśnie sutanna musi być, tak? I tańczenie w sutannie, i to w tym momencie przyciąga uwagę. Albo wręcz w strojach liturgicznych. Ja nie wiem, czy kojarzycie, bo ktoś podlinkował, to był już ksiądz katolicki z takim totalnym wygłupem, na szczęście nie Polak, z totalnym wygłupem, ołtarz, te
naczynia liturgiczne, właśnie patena i kielich, i on udający, że to jest element taki DJ-ski, tak? Nie, kręcący tym do jakiejś muzyki. To znaczy, to już nawet nie jest żenada, to u mnie to tam serce po prostu stanęło, jak to zobaczyłam, tak? Prawie świętokradztwo, nie wiem, czy świętokradztwo, czy nie, ale w każdym razie masakra kompletna. I ci są najbardziej widoczni i trochę niestety wpływają na to, jak widzimy całość. No, w każdym razie wycofuję się z tego, że wszyscy, czy większość. Nie, nie. No, to wiadomo, jak ktoś się na takie rzeczy oburza, to jest faryzeuszem bez miłości w serduszku. I jakiekolwiek tam obiekcje natury filozoficznej, teologicznej, pedagogicznej, no to wiadomo, no to już jesteś uczonym w piśmie. Dziękuję, etykietka przylepiona i możemy... I proszę nam nie przeszkadzać w robieniu naszych TikToków, które będą przyciągać, a może i nie, dusze, nie, i tak dalej, bo mówię, ten kościół tak bardzo chce być otwarty, nie, i tak dalej. A jednocześnie tych efektów nie widać, no więc to jest jak z tym dokładnie, jak w tym w cytacie z Pisma Świętego, które przytoczyłem. Ten cały otwarty kościół, ten fajny kościół, to przyciągnie 1000 wiernych, a w międzyczasie straci 10 tysięcy. I taki jest rachunek. Zresztą, nie ujmując nic aktualnemu pontyfikatowi, to myślę, że aktualny pontyfikat, który taki duży jednak nacisk kładzie na tą stronę miłosierną, to liczbowo właśnie w Europie Zachodniej i w Ameryce Łacińskiej to udowodnił, że to jednak nie jest ta droga. Więc to nie jest, znaczy pod względem skuteczności, nie, to na pewno nie jest droga, to nie jest droga, jaką Kościół powinien obierać, nie? Bo znaczy, co ciekawe, to do obecnego pontyfikatu, to jeszcze jest kwestia, że akurat obecnie Franciszek ma tym kładzeniem na miłosierdzie, to jest trochę niekonsekwentny, bo raz mówi coś, co prawie się ociera o jakieś tam apostazje, a potem się okazuje, że jest katolikiem. I ty, znaczy, nie, no, nie, mówi, nie, nie, idźmy, a, nie idźmy aż tak, w tak grube klimaty, nie? Ja staram się rozumieć punkt widzenia tego fajno miłosiernego kościoła. To coś bardzo... Bardzo ciekawy argument zresztą padł w przypadku Amoris Laetitia, tak? Czyli w dopuszczeniu rozwodników do Komunii Świętej, tak? Że po prostu świat jest aktualnie za głupi i ma zbyt daleko posuniętą pomroczność jasną, żeby internalizować normy katolickie, tak? Że księża są zbyt mało przekonywujący, Kościół jest zbyt skompromitowany jakimiś skandalami i tak dalej, i dlatego ludzie nie zgadzają się na przyjęcie całości nauczania Kościoła katolickiego, ale gdzieś tam w serduszku mają to zdefiniowalne dobro, więc dlatego no, nie rób im za dużego kuku, żeby od tego Kościoła nie odeszli, tak? No i mówię, staram się naprawdę wziąć za dobrą monetę to, co próbują zrobić. Pytanie zawsze chodzi o motywację, tak? To mówię do tego, co Menrot na początku rzucił, że to jest takie... Jednocześnie jest to myślenie takie, wiesz, bardzo ciepłoserduszkowe i tak dalej, ale ja za tym czuję taką zimną kalkulację ekonomiczną właśnie, że takie obliczenie właśnie na to, żeby... Bo jak nie będziemy tym kościołem miłosiernym, fajnym, otwartym, To my stracimy wiernych. Ludzie wiążący marketing. Tak, to jest taki rodzaj właśnie brandingu, tak, dokładnie. I nie wiem, czy wy też nie macie wrażenia, że za tymi wszystkimi, wiesz, fajnymi gadkami i tak dalej, to jednak motywacja tego jest taka bardzo przyziemna. Mieliśmy na to tak może być, bo... Biorąc pod uwagę, że przez wieki Kościół miał raczej gadkę bardziej taką surową niż miłosierdzią. Bo mógł sobie na to pozwolić, tak? No to, a teraz jak Kościół jest w jednym z większych kryzysów, no to nie wiem, próbuje się dostosować. Myślę, że to bardziej z tego wychodzi. No to jest właśnie. Także, no jest to w sensie to jakaś kalkulacja, ale myślę, że to nie do końca tak.
Myślę, że to pół na pół to, co powiedziałeś, no. Ja myślę, że znaczy na pewno na poziomie tam, gdzie już się robi kalkulacje, na poziomie gdzieś tam kurii biskupiej, to na pewno musi być branie pod uwagę targetu, tak? I tego, jak dotrzeć do targetu, żeby utrzymać się. Ale wśród księży tak jednostkowych, to myślę, że jest bardzo dużo szczerości też. To znaczy, na przykład pamiętam rozmowę z takim młodym księdzem, który zorganizował Technodrogę Krzyżową. Sobie przypominam, próbuję nie pokręcić. Technodroga Krzyżowa. Czyli to było tak, że były stacje drogi krzyżowej i do tego szła taka bardzo ostra muzyka techno, gibanie się troszeczkę przy tym wszystkim. I rzeczywiście mu przyszła masa dzieciaków na to, masa młodzieży. I potem, jak to doszło do biskupa, to akurat biskup mu zakazał robienia tego dalej. No i teraz na pierwszy rzut oka to w ogóle wygląda masakrycznie, prawda? Zderzenie techno i droga krzyżowa i te takie transowe rytmy i w ogóle. On tłumaczył to w ten sposób, że był już totalnie zdesperowany pod tytułem: prawie nikt z tej miejscowości, z młodzieży, nie pojawia się w ogóle w kościele, nie ma sposobu, żeby go przyciągnąć w jakikolwiek sposób. Większość się wypisała z religii No i ale tak ludzie dalej. przyjdą dla techno, a nie dla Pana Boga, tak? No, Tak, takim tylko mówi, nie to wiem. było tak, że on to zrobił, ale do tego dokładał cytaty jeszcze w międzyczasie z Pisma Świętego, i to te właśnie takie bardzo mocne. O tym, że trzeba się tam wrócić i tak dalej, i tak dalej. Mówił, że rezultat po prostu był taki, że rzeczywiście przyszło do niego kilkadziesiąt ludzi już po tym, jak to się wszystko zakończyło, po prostu na rozmowę, i że skończyło się to wieloma dobrymi spowiedziami. I tym, że ludzie zaczęli rzeczywiście się pojawiać na nowo. Czyli mówił, to był taki ogromny kontrast między tym techno a umieraniem Jezusa na krzyżu, że było ileś tam ludzi, którymi to wstrząsnęło, a do których nie był w stanie dotrzeć wcześniej. Więc wierzę w to też, że część tych księży gdzieś idących w jakąś taką, no jak to nazwać, niekonwencjonalne sposoby docierania do ludzi, jeżeli chodzi o robienie sobie, no, czegoś, co wygląda jak robienie sobie jaj z drogi krzyżowej, że w gruncie rzeczy gdzieś tam w środku jest dobra intencja, i że część z nich jest w stanie coś z tego dalej wyciągnąć, no bo jemu Tak, się udało wyciągnąć ludzi do spowiedzi, nie? znaczy ja nie powiedziałem, że kalkulacja jest zła. Wszak i w Piśmie Świętym jest napisane, żeby złą mamoną robić sobie przyjaciół. To ja nie mówię, że kalkulacja jest per se zła, tak? Tylko mówi, co my, tylko trzeba się pytać, no, jakie koszta ponosimy. To, biorąc takie, a nie inne rzeczy w koszta, tak? Jak na przykład no, takie no, zmieszanie sakrum i profanum, de facto profanacji i tak dalej. I czy tu nie jest problem, tak? Bo no jak pokazuje właśnie no, wspólnota tradycjonalistów, te problemy z przyciąganiem wiernych, to one mogą być, one są różnopoziomowe, tak? I na przykład, oczywiście, no, to teraz będzie brzmieć trochę jak poklepywanie się po plecach, ale jednak zauważyłem wśród mojej wspólnoty tradycjonalistycznej i wspólnoty tradycjonalistycznej w Niemczech, nadprzeciętną dużą ilość osób o bardzo solidnym przygotowaniu intelektualnym. I osoby te, które po prostu nie znajdowały w mainstreamowym kościele odpowiedniego intelektualnego odporu, tak? Znajdowały go u tradycjonalistów, tak? Gdzie tam się dyskutowało naprawdę o, wiesz, bycie i tak dalej, o Bogu, filozofii, Świętym Tomaszu i tak dalej, o tych, wiesz, wszystkich też zaawansowanych kwestiach społecznych i tak dalej. I tam znajdowali swoje miejsce, że to tak, to jest moja intelektualna wspólnota, nie? Więc tylko mówię, możemy z jednej strony na przykład
obrać taką strategię właśnie, że mieszamy sakrum i profanum, żeby tego zwykłego człowieka przyciągnąć, nie? Jednocześnie nie możemy zapominać, że wtedy możemy tracić inne grupy wiernych. I na przykład te inne grupy wiernych to mogą być na przykład prawosławni albo muzułmanie, którzy widząc to, w jaki sposób my niepoważny traktujemy Boga takimi rzeczami, no mówią, no sorry, a to jest obraza majestatu i to wy robicie z Boga no pajaca i tak dalej. My mamy rację, tak, bo my Boga traktujemy poważniej to, co on mówi. I to jest... myślę. No, z polskiej perspektywy to nawracanie prawosławnych czy muzułmanów chyba nie jest aż tak ważne, ale... Ale z perspektywy na przykład ogólnoświatowym, to główną konkurencją chrześcijaństwa będzie islam, nie? No, islam... Już, islam nawet się... nie wiem, czy nie przebił chrześcijaństwa. No, tam biją się o pierwszeństwo, nie? I tak dalej, więc tutaj łeb w łeb idą. Tam to się zmienia z tego, co wiem, nie? Ale no, pytanie, mówię, czy próbując, że tak powiem, ten pochłonąć, że tak powiem, ten przyciągnąć ten liberalny, że tak powiem, współczesny target, tak, tego współczesnego człowieka i tak dalej, no to po prostu nie zaniedbujemy dużo innych tych, dużo innych targetów, że tak powiem. Ja myślę, że to jest biorąc pod uwagę to, że Kościół się poszedł w ekumenizm i tak dalej i z działalnością misyjną jest chyba, zwłaszcza powiedzmy tam, jeśli chodzi o muzułmanów i powiedzmy Kościoły wschodnie, jest różnie, no nie mówiąc źle, o tym, że muzułmanie się sami dość mocno bronią. No, jeśli chodzi o ekumenizm, to jest źle i tragicznie, bo aktualnie, wiesz, po tym jak się ukraińska cerkwia uniezależniła od moskiewskiej, no to unici ukraińscy debatują na tym, czy by się nie przyłączyć do cerkwi ukraińskiej. No, no, do tego stopnia to doszło, tak? No. Musimy lecieć z następnym tematem. Może ja tylko dodam jeszcze coś krótko. Króciutko bardzo, króciutko. Mm-hmm. Ja tu widzę taki wątek kulturoznawczy, to znaczy myśmy kiedyś... na desce, już nie pamiętam, kto to nasmarował ten artykuł, ale to był taki artykuł dotyczący znetflixowania kościoła, to znaczy, czy kościół i życie kościelne to ma być no właśnie droga do transcendencji, czy raczej Netflix. Tylko taki kościelny, taki Netflix dla wierzących, tak? I no rzeczywiście jakby konkluzja jest taka, że no nie chcemy kościoła jako Netflixa, bo my już mamy, kurczę, blady Netflixa, mamy HBO, mamy Disney, coś tam i tak dalej, tak? Tego jest bardzo dużo. Więc nam jest to niepotrzebne i nie dziwne, że ludzie widząc coś takiego, tak? Ten kościół lekki, miękki, ten kościół, który nie jest mecenasem sztuki już w tej chwili, ludzie nie chcą takiego kościoła. No bo co tu chcieć? No przepraszam bardzo, no może to jest surowe i takie radykalne. Ja jestem akurat w kwestiach słuchowych wyczulony, no ale szata muzyczna tego, co się dzieje gdzieś tam w czasie liturgii, to pomijając oczywiście te stricte rytualne rzeczy, to no przepraszam, ale to są moherowe piosenki. Ja wiem, że może kogoś tym urażę i to się... Nikomuś może się to podoba, nie wiem. W każdym bądź razie nie ma w tych piosenkach, tych pieśniach nic realnie podniosłego, realnie kunsztownego, jeśli chodzi o muzykę. Tam tego nie ma. To jest po prostu ładna, padająca w ucho, ale bardzo potoczna melodia. No profanu, melodię. Profanu. No, ja mówię, bardzo lubię muzykę metalową, ale nie poszedłby nam rockową mszę. Nie wiem, bardzo lubię zespół Tymoteusza 2TM23, ale w kościele, ale mówię, ja mam na tyle, mówię, szersze horyzonty muzyczne i każdy, kto słucha muzyki metalowej, to raczej te horyzonty muzyczne z mojego doświadczenia poszerza. To ja jednak chcę usłyszeć w kościele chorały gregoriańskie i dobrą polifonię.
Jak już, a nie przerokowo, bo ja mówię, ja sobie mogę sobie puścić na słuchawka w każdej chwili dobrego rocka, dobry metal, nawet dobry chrześcijański metal i nie muszę tego słuchać w kościele, w żaden sposób nie przyciąga to do kościoła. Ja mam postulat, zróbmy w ogóle osobną radę dotyczącą muzyki liturgicznej, bo to jest gigantyczny temat i bardzo ciekawy. Nie, ale to ten problem już jest zauważany przez współczesny kościół, że to pójście w keyboardy i w psałterzyski to jednak był strzał w kolano, nie? Bo jednak okej, to jest fajne. Może jak chcesz przyciągnąć, wiesz, 5- i 10-latki, jak chcesz zrobić, wiesz, liturgię muzyczną a la playlistę Arki Noego, nie, ale już ludzie po tam około 30 roku życia, to no. Ja proponuję. I właśnie o to chodzi, że nie. Że dzieciaki wcale nie fascynują się taką prymitywną muzyczką, znaczy, ponieważ one nie mają jeszcze aż tak zepsutego gustu jak starsze osoby. Zależy o różne dzieciaki, bo ja faktycznie widziałem bo akurat zdarzało mi się niestety nieopatrznie wdepnąć czasami w mszę dla dzieci, no to okej, okay, te wajby to. Ale one się tym nie bawią. One się, dzieciaki na mszach dziecięcych zachowują się tak, jak wiedzą, że dorośli od nich oczekują. Są grzecznymi dziećmi, które machają rączkami, kiedy im każą machać rączkami, może będą klaskać, kiedy im każą klaskać. Ale nie dlatego, że ich to bawi, że to jest fajne, tylko dlatego, że chcą być grzecznymi dziećmi spełniającymi oczekiwania dorosłych. Znaczy ja i mam bardzo konkretne przykłady na to, że tak wcale nie musi być. Znaczy ja wiem, ja tam widziałem też, że one podchwytywały ten vibe sam siebie, zanim rodzice zaczęli nie tam podchwytywać, ale no to mówię, to zrobimy o tym osobny podcast. Myślę, że dobra, gonimy na następny temat, bo ten już 53 minuty nam zajął. I następny temat trochę jest powiązany z pierwszym. Mianowicie katolik i ciemna strona mocy. Cień. Mrok. Zło. Integracja cienia. I mówię, i to się wiąże też oczywiście z tym, że jak patrzę na taką popkulturę medialną związaną z kościołem, na przykład bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo nie lubię kina chrześcijańskiego. Jest po prostu tak przesłodzone, tak po prostu obrzydliwie nieludzkie, że się, mówię, to są... popkultura chrześcijańska to nie jest sztuka, tylko to są, jak to się mówi, piny pochwalne, tak? To są laudacje, to są, no... Mówię, strach... Mówię, ostatni taki film, gdzie było widać tą mroczną stronę, to chyba się trzeba do lat 60. i do słynnego hollywoodzkiego Mojżesza cofnąć. Żeby tam zobaczyć. Nie, było też na przykład, znaczy nie bezpośrednio kino chrześcijańskie, ale masz... I jeden wyjątek, poczekaj, jeden wyjątek, o którym chciałem powiedzieć, jeden wyjątek, który to przerwał, to była Pasja Mela Gibsona. No. Z tym, no dobra. Z tym na przykład z tym szatanem i tak dalej. Ale nie tylko, nie tylko, bo masz na przykład The Right z Anthonym Hopkinsem. Masz The Right Rytuał z Anthonym Hopkinsem. To nie jest bezpośrednio stricte kino chrześcijańskie. No to może dlatego. Ale... No to nie jest stricte. Tak. Ale tam są bardzo mocne motywy chrześcijańskie i tam jest wprost pokazane zło osobowe, nazwane jest to zło osobowe, jest pokazane, co robi to zło osobowe i jest pokazane, jak się tego zła osobowego pozbyć. Tak, więc to jest, tam to jest oczywiście, tak? Natomiast, wiesz co, tak przypomniałeś mi, Kamil, ty właśnie tą ciemną stroną mocy, taką bardzo, taki bardzo fajny, krótki poniekąd wideo, esej takiego filozofa
amerykańskiego. On się nazywa Christopher West, tak? On się zajmuje teologią ciała w rozumieniu Jana Pawła II. I on tam bardzo fajną taką koncepcję w kontekście ludzkiej seksualności przedstawił, ale ja ją przeniosę, ja ją wyekstrapoluję, bo uważam, że warto. Otóż on zaproponował trzy pojęcia, w ramach których można zreformować ludzką seksualność, ale to mówię, przenieśmy sobie to na całokształt życia ludzkiego i powiedzmy na tą naszą ciemną stronę, tak? Na jakieś nasze na przykład instynkty, atawizmy i tym podobne rzeczy. Otóż on zaproponował, że z naszymi jakimiś tam tendencjami możemy zrobić trzy rzeczy. Możemy je represjonować, możemy się w nich zanurzyć, po prostu unurzać i korzystać dowoli, ile wlezie, a możemy je mocą Stwórcy odkupić. Tak, czyli repression, indulgence i redemption, odkupienie, nie? I z tą ciemną stroną to jest trochę tak, że niektórzy ją represjonują, nie? Purytanizm, czy jakiś rodzaj takiego ukrywania, nie? Że no, tutaj takie świętoszkowanie, tak? C.S. Lewis bardzo zabawnie pisał o purytanizmie. On twierdził, że purytanizm rodzi się tylko wtedy, jak jest już coś do ukrycia. Jak nie masz nic do ukrycia, to nie musisz być purytański, bo ty wiesz, jak żyć. Ale purytanizm jest właśnie przykrywaniem tego, że ja tutaj coś robię, ale tak poświętoszkuję sobie, żeby było, że ja jestem okej, okay, nie? No z kolei indulgence to takie oddanie się w pełni tej ciemnej stronie mocy. No, jakie są tego skutki, to wiemy, to już nie będziemy jakby reiterować tych wszystkich narzekań na to, co się, jakie są bolączki współczesnego świata, bo dużo razy to było, każdy to zna. Natomiast odkupienie jest bardzo ciekawe, bo odkupienie wymaga jednocześnie w pewnym sensie imersji w tej ciemnej stronie mocy, bo ja muszę ją poznać. Ja muszę wiedzieć, jakie ja mam cechy, na przykład, czy ja nie wiem, czy ja się burzę i chcę dać komuś w gębę, jak ktoś mi podejdzie nie tak, jak trzeba, czy ja się chcę z kimś pokłócić, czy ja chcę kogoś tutaj zwyzywać, czy może, nie wiem, kończy mnie, żeby żonę zdradzić, albo coś innego takiego, nie? Jakieś takie cyrki tego typu. Więc ja muszę to poznać, czy ja mam taką tendencję, jaka emocja się we mnie rodzi, czy co tam się we mnie gotuje, nie? I potem muszę to odkupić. Znaczy, muszę, w sensie, nie ja to odkupuję, to Pan Bóg mnie odkupuje, nie? Pan Bóg mi w tym pomaga, ale chodzi o to, że to jest moja wola, że ja nad tym pracuję, że ja coś z tym robię, tak? Czyli nie tyle ściskanie siebie samego, że nie, nie zrobię tego, nie zrobię tego, a potem no, i tak zrobił, nie? Czy wręcz odwrotnie, po prostu popuszczanie sobie pasa, jak wlezie i taka po prostu taka totalna afirmacja tego wszystkiego, nie? Że no, że tak tacy jesteśmy, to już jest taka moja natura, no ale Pan Bóg mnie kocha i tak dalej, nie? Nie kupuję tego, słabe. Natomiast, no i właśnie jest to odkupienie, wreszcie, tak? Że ja przewracam się, jestem beznadziejny, ja wiem, jaki jestem, tak? Spoglądam na siebie w lustro, widzę swoje Kuba. serce, co tam jest w środku, to ja wiem. Tylko się przyznać trzeba przed sobą, nie? Kuba. Kuba. Żyjesz? Kuba śpi. Już czat zaczął ciebie pytać. Kuba, powiedz mi, co? Bo cień to jest też no dosyć popularny temat wśród zwolenników symboliki, wśród psychologów, ale zapytam ciebie, jak wygląda integracja cienia u chrześcijanina z perspektywy symbolicznej i Matko, no tej to liturgii, tej liturgii życiowej, jakbyś to widział, bo jednak jako katolik musimy się wyrzekać wszelkiego zła, deklaratywnie przynajmniej. I tu istnieje taka bardzo duża pokusa i widziałem ją zarówno w wspólnotach charyzmatycznych, jak i wśród tradycjonalistów. Mamy taką tendencję do świętoszkowatości, że, no, że to nie wolno, wiesz, palić papierosów, mieć żadnych nałogów, że to trzeba tam pracować 24 godziny na dobę, że to musisz z takim, wiesz, takim dobrym robotem stać, że tego, wiesz, absolutnie żadnego kontaktu, tylko, wiesz, taki pełny chrześcijański produktywizm, tak jakbym to nazwał. Non-stop praca, modlitwa, dobre uczynki i żadnego odpuszczania sobie. Tak, no to znaczy trochę już Marcin tutaj powiedział, nie, na temat tego redemption, tego odkupienia. Na pewno musimy sobie uświadomić, że Bóg jest płomieniem, nie? Bóg jest płomieniem trawiącym, jest też ta boska ciemność,
Bóg jest przerażający. Mamy tego całego mema z tym aniołem przychodzącym i mówiącym: nie lękaj się, nie? Łaski pełna. Be afraid, retard. Tak, tak. Więc no, to jest jakby pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie tego też, nie? Że ten Bóg to nie jest tym pluszowym bytem, który zawsze przychodzi na zgłaszcze, nie? Tylko to jest jednak stwórca wszechświata. Natomiast kiedy Jonathana Pajot zapytali właśnie o jego stosunek do Junga chociażby, to on powiedział właśnie, że jednak no, to jest jakaś różnica między chrześcijańską wizją tej symboliki a tą jungowską, że no nie ma tej takiej równowagi yin-yang w chrześcijaństwie, że każda część jasna ma swój ciemny odpowiednik, nie? Także trudno też w chrześcijaństwie widzieć taką opcję, że my powinniśmy sobie trochę pogrzeszyć, żeby odczuć jakby pełnię życia, nie? Natomiast to się dzieje tak czy siak, bo my te grzechy popełniamy. Jest też takie zagadnienie, duże pytanie, nie wiadomo jak na nie odpowiedzieć. Dlaczego w ogrodzie Eden był wąż? Nie, co tam robił wąż w tym ogrodzie Eden? Skoro to był raj, nie? Takie doskonałe miejsce. I to jest pewnego rodzaju tajemnica. Natomiast, żeby powiązać trochę ten temat z tym tematem pierwszym, który mieliśmy, to ja to zawsze lubiłem w katolicyzmie i cały czas o tym mówię też, jak porównuję te różne gałęzie chrześcijaństwa, powiedzmy, to kiedy masz ten powiedzmy, pentekostalizm, czy tą bez, jak to się mówi, bezdenominacyjne wyznanie protestanckie, to tam masz skupienie właśnie tylko na tej jasnej stronie i masz taki bardzo łatwy ten poziom wejścia w to chrześcijaństwo, natomiast później nie masz za bardzo tego zgłębiania tajemnicy. Jak patrzymy na prawosławie, przynajmniej tak jak ja je postrzegam, to od razu masz tą tajemnicę i wszyscy tylko widzą tę Bożą ciemność i te same paradoksy i tak dalej. I nie przejmują się też za bardzo ewangelizacją, nie przejmują się też za bardzo dotarciem właśnie do człowieka. Więc ten próg wejścia jest z kolei bardzo wysoki i można się od tego bardzo łatwo odbić. A pięknem Kościoła katolickiego, wydaje mi się, jest to, że my mamy taką piękną drabinkę, że mamy na początku gdzieś tam przy bramie twarz tych księży, tych fajnych, nie? Którzy tam potańczą i zaproszą tą młodzież. I lepiej uważam jest, żeby osoby, które głębiej weszły w wiarę, nie oglądały się tak naprawdę na tych fajnych księży i to, co oni robią, tylko znaleźli sobie to poletko w kościele, bo kościół ma takie bogactwo, że to poletko gdzieś tam będzie, które będzie odpowiadało ich aktualnemu poziomowi duchowości i ich jakby zgłębieniu tej tajemnicy, gdzie dochodzimy do tych zagadnień, wiecie, tej nocy ciemnej chociażby, nie? Świętego Jana od Krzyża, czy chociażby doświadczeń świętej Teresy z Kalkuty. To jest, wydaje mi się, doświadczenie Bożej nieobecności w jakimś sensie i braku pomocy jest tym doświadczeniem tej ciemnej strony chrześcijaństwa właśnie tak po katolicku, nie po chrześcijańsku, bez zwracania się w stronę grzechu, ale jednocześnie doświadczeniem jakiegoś takiego no, odłączenia od Boga. Ja myślę, że jak tak spojrzymy z historycznej perspektywy i to jak Kościół dzisiaj przeprasza za absolutnie wszystko, czyli na przykład za krucjaty, za inkwizycję, za wyprawę przeciwko Waldensom i Katarom i tak dalej. I myślę, że tutaj jest też tutaj się objawia ten problem integracji cienia i tego, że w określonych warunkach, konstelacjach społecznych i tak dalej, to, co dzisiaj z perspektywy nowoczesnego człowieka i nowoczesnego katolika, który sobie tam żyje w ciepełku zachodniej Europy, może wydawać się to nie do pomyślenia, że katolicy tłumnie ruszyli odbijać Ziemię Świętą. Tak, że oni czuli się w takim obowiązku moralnym, tak, nie byli to jacyś ludzie tam moralnie gorsi czy lepsi od nas,
Czuli, że to, co akurat wtedy to robili, to było słuszne. I że to wymagało takich i innych środków. I że być może także sytuacja, jaka jest na świecie, być może i wymusi od nas pewne środki, których będziemy musieli być zmuszeni do fizycznej obrony. Tak? Czyli że do użycia pięści, miecza, broni i tak dalej. No to znaczy warto pamiętać, że jednak podejrzewam, że 3/4 Europy miało kosę ze światem bliskowschodnim, głównie za rozlicze napaści na Hiszpanię, na Francję, za złupienie Rzymu. Od czasu powstania przecież islamu, to były setki lat do czasów krucjat, no po prostu, jak to się mówi, no indby notorycznej, tak, z tymi ludźmi, no po prostu, dymy były i koniec, tak, no ja chłopy mówię, napadały. Ja mówię, no i... mówię, już zostawmy to, że to totalnie ahistoryczne jest to podejście, że to agresywni chrześcijańscy supremacjoniści zaczęli sobie nagle nic z dupy, podbijać Bliski Wschód i tak dalej. No to jest w ogóle poza dyskusją, nie? Każdy, kto ma tam pojęcie na historii, to wie, nie? Ale mówię, że po prostu... Ale to takie... trzeba, Kamil, wspominać, dlatego że ludzie właśnie nie mają i tak wielokrotnie się to słyszy właśnie, że... No ale jak, no. Masz, mówię, i tak dalej. Ale jak masz taki cukierkowy obraz chrześcijaństwa, to nagle się okazuje, że pospolite ruszenie, gdzie mężczyźni postanawiają skorzystać z tego, co im natura dała, czyli siłę fizyczną, zaczynają robić to, co uważają moralnie za słuszne, to nagle się dzisiaj okazuje, że no hola Boga, jak to tak, nie tam okazywać w ten sposób moralną rację. Bo nikt dzisiaj nie łupi Konstantynopola. Nikt dzisiaj nie łupi Konstantynopola. Ale mnie wypowiedzieć, Kamil. Dobra, możemy ten. Bogna by się zgłaszała. Bo się zgłaszałam, bo ja chciałam nawiązać do poprzedniego wątku, bo teraz poszliście w tę historię, w kwestię obecności przemocy i tak dalej, a to był fajny wątek, to znaczy ten z Ciemną Nocą Duszy chociażby. I z tym, że jak już ktoś gdzieś zostanie, powiedzmy, przyciągnięty w ogóle do kościoła, to powinien przestać patrzeć na tych fajno-katolickich księży i pójść głębiej. Bo mi się to kojarzy, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest kwestia takich zamkniętych dosyć jednak grup. To znaczy, jak ktoś już trafia, na przykład przez jakąś misję ewangelizacyjną, charyzmatyczną do kościoła, pójdzie na parę spotkań, na których dostał takie dobre, pozytywne emocje, związane też trochę z psychologią tłumu, ale też właśnie z jakimiś zaśnięciami w duchu i tak dalej, to później jest trudno zauważyć, że istnieje coś więcej, bo już się zamykamy w tym swoim takim kółku, gdzie jest bardzo określony sposób przeżywania Pana Boga. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, że są jakieś inne opcje, że jest całe bogactwo, prawda? Ale i problem jest też taki, jak już wchodzimy w to takie bardzo emocjonalne, bardzo pozytywne przeżywanie chrześcijaństwa. Niby pentakostalizm, ale w gruncie rzeczy to on bardzo mocno obecny w tej chwili w Kościele katolickim, mocno implementowany, to tam w ogóle nie ma miejsca na ciemną noc duszy. Tam jest takie przesłanie, jeżeli cierpisz, jeżeli jest w swoim sercu jakaś ciemność albo wątpliwości, to oznacza po prostu, że nie masz kontaktu z Duchem Świętym i że musisz się, musisz na nowo zacząć czuć Boga w serduszku. Zacząć czuć te silne, pozytywne emocje, bo tak nie można. To jest objawa twojej słabości, twojego zła i braku Bożego błogosławieństwa, skoro to odczuwasz. Nie ma miejsca na ciemną noc duszy, nie ma miejsca na cierpienie. I potem ludzie gdzieś, którzy mocno weszli w takie silne, emocjonalne przeżywanie Pana Boga we wspólnotach charyzmatycznych, napotykając na rzeczywiste traumy, z którymi sobie nie radzą w życiu, bardzo często po prostu obrażają się na Pana Boga, odpadają z kościoła. Jak Bóg mógł dopuścić, żeby coś takiego przeżywać, jak mnie dotknęło? Nie ma takiego elementu, który obserwowałam na przykład u mojej mamy. Ona zmarła w 2001 roku i ostatnie
półtora roku była przykuta do łóżka i praktycznie nie za bardzo miała demencję ostrą, ale to, co była w stanie robić, to ona zawsze prosiła, żeby jej puścić Radio Maryja, bo tam jest modlitwa na różańcu. I bo sama też się gubiła w tym różańcu, musiała, żeby ktoś jej w tym wszystkim pomagał. I mówiła po prostu: odmawiam tyle różańców w ciągu dnia, ile mogę, i ofiaruję to swoje cierpienie w intencji moich dzieci, moich wnuków. Czyli wiecie, niesamowite wykorzystanie sytuacji cierpienia, sytuacji wydawałoby się kompletnej niemocy, nie, na poziomie jednostkowym, do zwiększenia sumy dobra w świecie przez ofiarowanie swojego cierpienia za innych. Tak, i tu. I takiej opcji bardzo mocno już w tej chwili brakuje, takiego myślenia w ogóle, I prawda? tak, i tutaj właśnie mówię, tutaj jest ta integracja cienia u katolików, moim zdaniem, bardzo obecna, bo w przeciwieństwie do protestantów, bo na przykład uważam, bardzo zielonoświątkowcy tak, są protestantami właśnie z tego powodu właśnie, tak, że jeśli coś ci się nie wiedzie w życiu, tak, jeśli tam znajdziesz załamanie, to znaczy, no, tam odpadłeś od łaski Bożej. Na przykład katolik nie. Katolik w katolicyzmie, przeczytałem w książeczce Bractwa Świętego Piotra, Petrystów, rzecz, że katolik dąży do zrobienia ze swojego życia swojej liturgii, swojej małej liturgii, swojej liturgii ofiarniczej, tak? Że on ofiaruje te wszystkie, te, nie tylko cierpienia, tak, a wszystkie swoje frustracje, wszystkie swoje wkurzenia, wszystkie swoje pokusy i cierpienia z tym związane, całą tą swoją walkę duchową, całą tą swoją, wiesz, wewnętrzną walkę z demonami, gdzieś tam w głowie to sobie to można wyobrazić wręcz wiesz, jak jakąś kino akcji, gdzie katolik tak naprawdę dziennie siecze 1000 demonów, które napotyka na swojej drodze. Uważam to za bardzo malowniczą metaforę, ale ona się zgadza, tak, no to, i że te wszystkie, mówię, to wszystko, co się gotuje w tobie, tak, cała niezgoda na niesprawiedliwość dokonaną wobec ciebie, ale też cała złość na siebie za to, że upadłeś, za to, że poddałeś pokusami, to wszystko można ofiarować Bogu. I to jest takie też unikalne względem wszystkich innych chrześcijańskich denominacji u katolików, że to całe zło, które musisz przetrawić, z którym musisz walczyć, które musisz stracić siłę, to nic nie jest na marne. I to jest moim zdaniem klucz do integracji cienia u katolika. To ten właśnie postawienie w swoim życiu na ten aspekt ofiarniczy właśnie. Jest też na przykład w Piśmie Świętym, jest też na przykład w liturgii, tak, jest ten czas przed składaniem darów na ołtarzu, tak, to jest też ten moment w liturgii, w którym katolik uczestniczący w mszy świętej powinien złożyć sobie swoje własne tygodniowe cierpienia też na ołtarzu, tak? Wszystkie swoje frustracje, waśnie i tak dalej, wszystkie swoje kosy i wszystkie inne negatywne emocje właśnie wtedy powinien złożyć je na ołtarzu. Na tym ołtarzu, na którym zostanie złożona ofiara Chrystusowa, żeby z jego ofiarą tą swoją własną ofiarę osobistą zjednoczyć. Jaka piękna zgoda zapanowała. No tak, nic dodać, nic Nic ująć. dodać, nic ująć, dokładnie tak. Chociaż jest też takie ciekawe doświadczenie, takie doświadczenia graniczne dla niektórych katolików, na przykład z dnia na dzień nagłe załamanie wiary. I to się zdarza, nie? I tak często to co pani Bogna mówiła, że właśnie ludzie są przyzwyczajeni, że no czują obecność Pana Boga, tak? No, czy to są emocje rzeczywiście, które po prostu sobie sam ktoś tam jakoś tak buduje, czy rzeczywiście Duch Święty macza w tym palce? Już nie będę tego rozeznawał, bo chyba nie ma to sensu. Natomiast jakby istotne jest to, że no budowanie wiary na emocjach. Fajnie, że te emocje są, nie? To jest spoko, to jest naprawdę dobrze, że przeżywa ktoś takie emocje, bo takie emocje też utwierdzają w pewnych postanowieniach, w pewnych jakichś
powiedzmy, poruszeniach woli, tak? One budują człowieka wewnętrznie, natomiast budują rzeczy, poczucie piękna, tak? Jak to się wzrusza, bo jest piękna liturgia, jest jakieś, rozrzewnił się z powodu przeistoczenia, no to piękna sprawa, dobrze, że tak się dzieje, natomiast gdy tego nie ma, u niektórych ludzi rzeczywiście pojawia coś takiego, że no, no to już Pana Boga nie ma, nie? Już Pan Bóg mnie opuścił, albo no ja tego nie czuję, już to jakby nie mój klimat, nie kupuję tego wszystkiego, nie? I wtedy ujawnia się taka pułapka fideizmu właśnie, że ja wyłącznie tylko swoją wiarę buduję o takie, nie chcę mówić, bo to może za mocno, ale w niektórych przypadkach tych takich skrajnych protestanckich to jest już takie po prostu narkotyczne zaślepienie po prostu tą stroną afektywną człowieka. I to się wiadomo, jak się będzie to kończyło, nie? Właśnie takim później, no źle mi się przydarzyło w życiu, to Pan Bóg mnie już sponiewierał, tak, tutaj, albo że w ogóle tego Pana Boga nie ma. I też jak się obserwuje na przykład dyskusje, czy też argumenty wielu ateistów, szczególnie to się tyczy ateistów amerykańskich, to czuć po prostu po tym, co ci ludzie mówią, to jest widać od razu, w jakim środowisku oni się wychowywali, jak wiele tego emotywizmu tam jest, jak wiele tego myślenia afektami tam się pojawia. I w sytuacjach, w których następuje zderzenie ze ścianą rzeczywistości, czyli w takiej postaci na przykład, że zwierzątka boli, ludzi też bardzo boli i ogólnie ludzie robią sobie złe rzeczy i no tak ogólnie nie jest zbyt fajnie, nie? No, w sensie żyjemy z dnia na dzień, to wiemy, co się dzieje, nie? Generalnie to można porównać w pewien sposób ten początkowy okres nawrócenia, nie? Do takiego erotycznego aspektu zakochania, tak? Są w tym pewne paralelizmy, tak? No jest fajnie na początku i tak dalej, nie? Ale później przychodzi proza życia, praca 8 godzin, zajmowanie się dziećmi, płacenie rachunków, planowanie jak wystarczy do pierwszego i się okazuje, że to 99% małżeństwa, no to jest taki no, everyday stuff, szary, bury i tak dalej. Człowiek czasami nie ma tam siły na nic po skończonym dniu i tak samo jest z Panem Bogiem, także no to fajnie, no to trochę byłem na wieczorkach uwielbienia, powzruszałem się na liturgii, popłakałem po spowiedzi i tak dalej, pozachwycałem się, jaki piękny świat, no, a później przychodzi no, proza życia i się okazuje, że no nie mam siły na modlitwę codzienną, nie mam siły na chodzenie do kościoła, jakoś to tam wszystko mi zblakło, poszarzało i jak już nie ma tego afektu właśnie, to już Pana Boga tam nie bardzo chce mi się wierzyć, nie? Bo rzeczy, których nie załatwiłem, też wychodzą na wierzch, tak? Ciągle się okazuje, no, ciągle mam cukrzycę, ciągle muszę pilnować się z jedzeniem, ciągle muszę patrzeć, jak mi wystarczy do pierwszego, tu złamałem nogę i tak dalej, się okazuje, że no, to Pan Bóg jednak nie uczynił mnie cudotwórcą i jest... Ja myślę, że to jest ten cały problem też związany z tym zwątpieniem, które wynika z braku emocji, to się też bierze z tego, że to też znowu może się komuś nie spodobać, co powiem, ale zdemonizowaniem ludzkiego cierpienia i bólu. A kto powiedział, że cierpienie, czy ból jest zawsze złe? No jak sobie młotkiem przywalę w palucha, to nie jest, mnie boli, to nie jest źle, że mnie boli. To chyba dobrze, że mnie boli, nie? Cierpienie i ból należy tutaj oddzielić, nie? Ale tutaj... To już jest 2 godziny dyskusji następnej, tak? Nie? No, natomiast ja tylko tak szybciutko Augustynem zarzucę po prostu, że nie ma takiego złego, z czego by Pan Bóg jeszcze większego dobra nie wyprowadził. I oczywiście jest to mysterium iniquitatis, tak? No, ta tajemnica zła, tak? I to cierpienie, entropia, rozkład naszych ciał powolny, tak? Że przed 80 to już po prostu tacy wszyscy są tacy, nie? I
już ledwo zipiemy, no to to jest doświadczenie bolesne i im dłużej człowiek żyje, tym bardziej tam strzyka go w plecach coś tego, od tego siedzenia w tych nieszczęsnych fotelach i tak dalej. No więc to jest takie przykre doświadczenie i zaraz możemy tu Panu Bogu wyrzuty robić, że czy żeś tak głupio zrobił ten świat? Ja bym zrobił lepszy, na przykład ja bym lepiej wyewoluował człowieka, nie? I by mnie tu plecy na przykład nie bolały, nie? Na tej zasadzie. Tak? I już pretensja jest gotowa, nie? A w Księdze Hioba jest taki fajny fragment, który przy okazji Księgi Hioba rzadziej się go przytacza, tak? Najczęściej się przytacza te wszystkie makabryczne rzeczy, jakie temu biednemu Hiobowi się tam przytrafiły, nie? Natomiast nie mówi się o tym, że jak był ten spór, nie? Ta rozmowa potem bodajże Hioba z Panem Bogiem, to Pan Bóg mu odpowiedział, a gdzie byłeś, kiedy ja stawiałem filary świata? Gdzie ty byłeś? A no nie było cię. Byłeś w moim umyśle spotencjalizowany co najwyżej, nie? Na tej zasadzie, więc no, to jest właśnie takie, tak? Tak. Czy klasyczna metafora była podawana, to już jest 100 razy, ale ja ją przytoczę, bo ona jest urocza. Mianowicie, że my jesteśmy jak te dzieci i patrzymy, jak Pan Bóg sobie tam dzierga coś, nie? Jakąś tam rozetkę czy coś takiego, no i od góry, od strony Pana Boga, to ta rozetka, to piękne rzeczy są, nie? Piękny obraz świata, tak? Ale od dołu to takie bida z nędzą, takie brzydkie, to jakieś pokoślawione, takie nieporadne, nie? No. No i to tak. To jak mamy oczywiście trzy tematy, ale ten trzeci temat myślę, że pójdzie szybko. Trzecim tematem jest dzisiaj pomysł poboru powszechnego. Znaczy tak to jest sprzedawane w mediach. De facto chodzi o to, że państwo może powołać w każdej chwili każdego mężczyznę na 30-dniowe szkolenie wojskowe. Janku, gotów wycierać szczoteczką do zębów kible o 6 rano ku chwale ojczyzny? Tak, jak ten Wolski powiedział ostatnio, ten właśnie go oglądałem też w związku z tym. No, ale nie, no, co do samej sprawy, to jest to co prawda rozdmuchane jako, że to niby pobóry, tam kręcenie wora i tak dalej. No, ale jak się tam coś przejrzy głębiej czy coś, no to chyba wychodzi nawet, że nie dość, że to są tylko 30-dniowe ćwiczenia, a w obecnym wojsku... Czyli wora nie zdążą ukręcić, tak? W te 30 dni rozumiem, że wora nam nie ukręcą, tak? Nie. Nie da rady, nie tym razem, nie w tych czasach. No i dodatkowo podobno jest taka sprawa, że jeszcze w skład tych 200 tysięcy maksymalnie, to jeszcze tam jeszcze trochę wchodzi jakichś terytorialców, jeszcze kogoś i tych powiedzmy tych niezwiązanych i będzie jeszcze mniej niż te 200 tysięcy, także się jeszcze wszystko powiedzmy zwęża grono. Plus jeszcze, no tam jest podejrzenie, że te wszystkie wojska, centra rekrutacji mogą, no nie wyrobić tego. A biorąc pod uwagę, że to jest chyba od dość dawna taka masowa skala, tak tego powiedzmy brania na szkolenia, no to jest to bardzo prawdopodobne. Także trochę takie jest, no znaczna przesada, biorąc pod uwagę różne okoliczności, które jeszcze temu towarzyszą. Ja powiem tak, byłoby bardzo fajnie, gdyby Wojsko Polskie na koszt państwa i moich podatków nauczyło mnie strzelać z jakiegoś beryla. Byłbym totalnie happy, tak jakbym pojechał na taki turniej, żeby... Trochę spotkałem zawodowych żołnierzy i nie wiem, czy wiecie, przydział amunicji na żołnierza Wojska Polskiego miesięczny, to są dwa magazynki. To są 2 godziny na strzelnicy. Więc obawiam się, że to miesięczne szkolenie będzie ograniczone do rozróżniania różnych rodzajów masek przeciwchemicznych. Jak się zachować w wypadku wybuchu bomby atomowej. Tak, pod kocykiem, nie? Tak, trochę sobie pobiegamy może przez ten miesiąc. I nie wiem, może poglądamy sobie trochę filmów patriotycznych, pooglądamy sobie czołgi, bo też nie wyobrażam sobie, żeby w miesiąc można było kogoś nauczyć strzelania.
Wiecie co, to mi się trochę kojarzy z taką sytuacją z gry Call of Duty 2, gdzie była ta początkowa scena prologu, gdzie gracz brał udział w szkoleniu i to było, zaczynało się w Związku Sowieckim, nie? Przy oblężeniu Moskwy bodajże taki setting był. No i jeden z tych szeregowych tego towarzysza komisarza się zapytał, że ale panie komisarzu, towarzyszu komisarzu, dlaczego używamy ziemniaków do ćwiczenia nieprawdziwych granatów? A komisarz tak odparł, bo granaty są bardzo wartościowe, w zasadzie to bardziej wartościowe niż wy, towarzyszu. Tak, więc to, to na tej zasadzie, tak? No komedia, to jest trochę komedia oczywiście, no fajnie byłoby rzeczywiście móc się czegoś ciekawego dowiedzieć na temat funkcjonowania czy to broni palnej, czy jakichś podstaw taktyki i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że to się powinno rozgrywać na poziomie jakiejś szkoły średniej, czy ewentualnie jakichś opcjonalnych zajęć na studiach z przysposobienia obronnego, a nie teraz na tej zasadzie, tak, no wiadomo, że to się mało prawdopodobne, że tutaj kogoś z nas powiedzmy capną i tak i zapraszamy, tak, na codzienne bieganie, tak, przy pokrzykiwaniu jakiegoś tam drill sergeant, tak, jakiegoś tam sierżancika, który będzie nam tutaj pokrzykiwał, tylko no, prawda jest taka, że to się powinno rozgrywać na studiach, gdzieś tam ewentualnie w szkole średniej, gdzie to są przysposobienie obronne i tego typu rzeczy. Natomiast teraz, no weźcie sobie Państwo, wyobraźcie sytuację, w której jakiegoś przeciętnego, nie wiem, no już dorastającego Janusza w wieku tam 40 paru lat, tak, jakiegoś bardzo starego milenialca albo jeszcze z tej poprzedniej, generacji, no biorą takiego chłopa, który sobie całe życie za biurkiem siedzi w korpo, tak, i on z takim wandziołem i nagle go po prostu ładują do tego w kamasze, no i no, w sensie można go załadować w kamasze, tylko po kiego grzyba. On się bardziej przyda krajowi, do żeby tego pompował kapitał już w tej korporacji, niż będzie biegał jak idiota. No, taka prawda. Ale, no. Ale wiecie co, żeby było chociaż bieganie, bo ja jakoś tak żyjąc trochę na tym świecie, mam poczucie, że te 30 dni to będą polegać głównie na wykładach a propos właśnie tam budowy dzidy, tak? Śród dzidzia i tak dalej. I że nawet tego biegania tam za bardzo nie będzie. W gruncie rzeczy jakby sobie faceci pobiegali przez 30 dni od 6 rano do 7 powiedzmy i poćwiczyli, to by na dobre każdemu wyszło, że sobie kondycję poprawi. No to ale jest, ja mówię, jestem pełna pesymizmu. Znaczy, no mówię, to jest takie to są strachy na lachy, ale generalnie główną linią argumentacji przeciw jest ten słynny przymus. Więc wracamy o tym, że państwo nie woli ludzi i że zmusza ich do robienia czegoś. Mimo że państwo zmusza ludzi do robienia mnóstwa rzeczy i tych mnóstwa rzeczy, które nie są do końca też ogarnialne ludzkim umysłem. Zawsze się trochę nie woli, mówisz, tak? No tak mówię. No, mówię, jeśli uznajemy przymus w tylu dziedzinach i tak dalej, już nie mówię o skrajnych libertarianach, bo to są degeneraci i tak dalej, nie? No to wiesz, wyobraźmy sobie takiego libertarianina, który 10 tysięcy lat temu mówi w takiej wspólnocie pleistoceńskiej: ja decyduję o sobie i nie idę polować na mamuta. No to wioska mówi, no to wywalaj na to zimno, na to minus 40 i sobie radź sobie sam w dziczy i tak dalej. I good luck and have fun. Tak? I zobaczymy. Ja mówię, tak samo tutaj jest zasada. No okej, to sobie nie chcę żyć w Polsce, gdzie cię nikt nie okrada, przestępczość niska, jakoś tam te instytucje społeczne działają i tak dalej. No to dziękujemy. Z naciskiem na jakość. Można wskazać 130-140 krajów, gdzie to działa gorzej niż w Polsce, nie? Więc dobra, ale to prawem analogii nasz ZUS ani NFZ nie stają się na litość boską lepsze tylko dlatego, że w jakimś wygwizdowie 1000 kilometrów od nas jest jeszcze gorzej. No. No to prawda. Na tej zasadzie, to prawda, ale to są, wiesz, mówię, że na przykład pomijam libertarian, bo oni są przynajmniej konsekwentni w swojej argumentacji, tak? To jest, dlatego ich wyszczególnienie, ale są na przykład ludzie, którzy
Kompletnie nie mieli, wiesz, tam żadnych skrupułów w popieraniu tego czy innego bezsensownego przymusu. Jak na przykład przymusu szczepionkowego, który się okazuje coraz bardziej i tak dalej bezpodstawny. I okazuje się, że oni nie mają żadnego powodu, żadnego wstydu ze swoją hipokryzją, żeby teraz głosować przeciwko przymusowi odbycia 30-dniowych ćwiczeń. I to mi się wydaje po prostu śmieszne, nie? Bo mówię, miesięczny turnus z przysposobienia obronnego na koszt państwa to jest, że tak powiem, dużo lepsza inwestycja niż dużo rzeczy, które to państwo robi, jak na przykład NFZ. No. To znaczy, na pewno jest tak, że my jako obywatele mamy prawa, fajnie, że mamy, no ale są też jakieś obowiązki, to znaczy, żeby to się komuś nie przyszło do głowy teraz, żeby stwierdzić, że no, tutaj przyszedł i będzie do woja mnie wysyłał, tak? Nie, 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 broń Boże, ja nie jestem za tym, żeby kogokolwiek przymusowo spać do woja i nie, sam nie chcę, nie daj ciebie, tak? Natomiast... No nie chciałbyś sobie postrzelać, no mówię, ale gdyby to chodziło... Nie, wiesz, bo ja sobie mogę postrzelać na 27-calowym monitorze 1440p. Ja sobie mogę postrzelać w ultra detalach we wszystko, co chcę, tak? I to w lepszych settingach i ciekawszych, tak? Nie, tak naprawdę, ja się śmieję oczywiście. Nie, tak naprawdę nie, dlatego, że mnie to kompletnie nie interesuje. To jest jako ciekawostka, na jeden dzień pójść sobie na strzelnicę, zobaczyć sobie, strzelić sobie z Glocka, strzelić sobie powiedzmy z pompki, strzelić sobie z kałacha, raz, jako ciekawostka, ale przez 30 dni, czy przez, nie wiem, w ogóle jakby pobór powszechny, że rok sobie tam ciułać i sobie postrzelać, nie, nieciekawe, nie interesuje mnie to specjalnie, natomiast ja to widzę w ten sposób, to znaczy takie problemy naprawdę można rozwiązywać w o wiele bardziej komfortowy sposób, bo też trzeba pamiętać o tym, że instytucje publiczne też mają reputację i one też muszą robić marketing. I na nic ten cały marketing, jak się robi tam, prawda, że młodzież do wojny, tak, prawda, żołnierze jakieś tam akcje organizują, tu ostatnio u mnie było w mieście, tak, przy okazji 11 listopada, jakieś takie akcje marketingowe, tak, zaznajomianie młodzieży, powiedzmy, z wojskiem, z policją, ze strażą miejską, czy ze strażą pożarną, tak, to na nic są potem te wszystkie marketingowe akcje i popularyzacja tych dziedzin życia społecznego, i tak dalej, skoro potem wszystko to idzie jak krew w piach, no bo wyjdzie takie coś i zrobi się z tego fama na zasadzie, no wyślą mnie na miesiąc szkolenia, chociaż ja nie chcę, tak? No, wydaje się to bez sensu. Jasne, oczywiście musi być polityka jakiejś rotacji rezerwistów, nie? Ale to są rezerwiści na tej zasadzie, że ja rozumiem, ktoś to deklaratywnie. To znaczy w momencie poboru, znaczy w momencie komisji rekrutacyjnej, bądź gdy już został z rekruta gdzieś tam, prawda, już ma tę książeczkę wojskową i tak dalej, wyraził sobie potem post factum zgodę, że no on sobie życzy, że w razie czego, jak tam byłoby potrzebne do rezerwy na chwilę, na miesiąc szkolenia czy coś, żeby ta rotacja im stykła, to wciśnijcie mnie tam, mi to tam rybka, mogę sobie pojechać, tak, mogę sobie poszczytać. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo przy bardzo optymistycznych szacunkach polskie wojsko może wyszkolić jakieś 1 czy 2 miliony rezerwistów. No to akurat będzie się zgadzać z liczbą chętnych mężczyzn. A ci, co nie chcą, to niech nie chcą. A no ci, co chcą, ja na przykład mówię, ja nie mam nic przeciwko. Państwo mi tam zapłaci tą moją pensję, którą tam daję. Tak mogę sobie raz na rok pojechać na turnus wojskowy. Wiesz, ja się nie chcę przechwalać, to znaczy, ta pensja, to co oni proponują, to jest tam za miesiąc bodajże, to jest dniówka 117 zł, no mi się to nie opyla specjalnie, nie, bo ja w 3 godziny tyle robię, nie? To jest na tej zasadzie, a robię krócej, nie? No. Więc no, to jest na tej zasadzie. Nie, poważnie, tak naprawdę deklaratywnie zgadzam się, że w przyszłości mnie przepuśćcie przez tą machinę oblężniczą tam, przemielcie mnie na mięso, zróbcie ze mną co chcecie, zgadzam się, to mnie bierzcie. Nie zgadzam się, twierdzę, nie obchodzi mnie wojsko, zabierzcie mnie stamtąd, tak, ale nie bierzemy. Widzisz, i ale tyle. Też moim zdaniem to jest też element tworzenia pewnej kultury. I na przykład w przypadku Finów i Szwajcarów
I to są kraje, które na przykład, no, powiem, daleko bardziej, że tak powiem, zlewaczałe niż Polska i tak dalej, ale jest to jednak element właśnie tej kultury. I Korea Południowa też kolejny przykład. W Korei Południowej nawet celebryci, jak sportowcy, aktorzy i tak dalej, gracze komputerowi, nikt, absolutnie nikt, do samego, wiesz, członka księcia, rodziny królewskiej i tak dalej, nie jest zwolniony ze służby wojskowej. A co z tą jedyną słuszną Koreą? Mamy jakieś dane na jej temat? Nie, nie interesują się słuszną Koreą. Tutaj jakieś tam zwolennicy słusznej Korei mogą nas oglądać, ja wiem, ale kij mi w oczy. Ale mówię, że jednak jest jakaś pewna prawda, że tak z punktu widzenia potencjalnego najeźdźcy, zaatakowanie kraju, gdzie jednak każdy dorosły mężczyzna jest przeszkolony i umie strzelać, to jest jednak droższa rozrywka niż pokonanie 100-tysięcznej armii. Nawet najbardziej, jak najbardziej niezaprawionej w bojach. I widać to też, widać to było też na przykład, bo były takie na przykład rozważania III Rzeszy, czy nie uderzyć na Szwajcarię i tak dalej. Takie kalkulacje naprawdę się pojawiają, nie? I moim zdaniem przy całych wszystkich patologiach i tak dalej i tego, co polskie państwo oferuje, no to jednak mówię, takiej perspektywy, no mówię, czysto utylitarnej, efektywnościowej, no to jednak posiadanie 10 milionów ludzi umiejących strzelać. Ja nie jestem przecież do końca do tego przekonany, jeśli chodzi, że ja nie jestem ekspertem w dziedzinie strategii ani militarystyki, nie znam się na tym kompletnie, to jest tylko jakby to, co sobie zaobserwowałem, ale wydaje mi się, że no, jednak te czasy, kiedy szło się, że tak powiem, w masę, nie? Ja tak mówię jak to tylko metaforycznie strzelać, bo oczywiście, bo to, wiesz, przeszkarasz ludzi z tego, jak na przykład obsługiwać czołg, nie? Na przykład, no, co najpierw ciekawe, trzeba ten czołg taki mieć. No, wiesz co? Łatwiej jest mieć czołg często, niż mieć zapasową ekipę do czołgu. To jest ciekawe. Łatwiej jest mieć działo artyleryjskie niż człowieka, który umie go obsługiwać. I to jest na przykład coś, z czym aktualnie wojsko rosyjskie ma problem. Że oni mają kupę sprzętu, a nie mają ludzi, którzy mogą go obsługiwać, bo jakby mieli, to dawno by tą Ukrainę przeorali. No, a oni muszą teraz... No właśnie, ja mam takie wątpliwości co do tego, wiesz, dlatego, że w tej chwili ta wojna, zauważ, się drastycznie zmienia. Tak jak mówię, ja się na tym nie znam, to jest tylko moja obserwacja, natomiast wydaje mi się, że teraz te czasy, kiedy idzie się en masse, nie chodzi o to, że idziesz en masse, czyli że uzbrajasz 10 tysięcy ludzi, 10 milionów ludzi i puszczasz ich na mielonkę. Chodzi o to, że co nam wojna właśnie na Ukrainie pokazała, że te bajania o armii czysto zawodowej, to jest mrzonka, bo ona bardzo szybko się wyczerpuje. I okazuje się, że decydujący głos mają rezerwy i to, jak szybko je szkolisz i uzupełniasz stan osobowy. Bo co z tego, że masz, wiesz, doborowe, wiesz, na przykład jednostki gromu i tak dalej, jak to jest, wiesz, 1000 ludzi i oni mają też ludzkie możliwości przetrwania i tak dalej, ludzkie, wiesz, granice fizyczne i tak dalej. I się okazuje, że wojna powyżej roku ich przemieliła, ty musisz już rzucać do wojny rezerwy. Znaczy i tak, i nie, dlatego że zauważ, że Ukraina miała od 2014 roku dymy z Ruskimi i oni mieli czas na to, szczególnie żeby na Doniecku i Ługańsku swoje rezerwy tam, wiesz, przeszkolić, nie? Więc jak tamte chłopaki później ze wschodu ruskie sobie przyszły, to... Dlatego my też robimy to, dlatego my też musimy to robić na zaś. Dlatego widzisz, to już akurat jest jeden z takich przykładów polityki bardzo, bardzo dalekosiężnej, tak? Bo jeśli my mamy na przykład tam moce przerobowe, wiesz, tam 200 tysięcy losowych poborowych rocznie, no to my te, wiesz, pomnożyć to razy 10, no i my tą ludność przeszkolimy wojskowo, nie? To jest myślenie, to jest właśnie myślenie do przodu, tak? Tylko mówię, tylko
moją obawą jest to, że to po prostu będzie robione bez ładu i składu, tak? Bo to, wiesz, jakby było na przykład no, 10 tysięcy ludzi i do obrony przeciwlotniczej, 10% ludzi do radaru, 10% do czołgów i tak dalej. No to by miało sens, miałoby nogi i ręce, nie? Ale wiem, słuchaj... ale ja wiem, jak to się skończy no, w polskich warunkach. No. Przysposobienie, powtórką z liceum z przysposobienia obronnego no, dla dorosłych facetów. Ja pozwolę sobie zrobić totalny off-top i przerwać to, znaczy tę rozmowę, bo tutaj padł absolutnie wybitny komentarz ze strony Random Human, który zapytał, początek cytatu, czy kręcenie wora to dobre cierpienie? Koniec cytatu. Jeśli są jakieś akty homoseksualne w tym, to nie. No. Prosta odpowiedź. Fala tak, jakieś homoseksualne podteksty nie. Proste? Nasz specjalista od psychologii twierdzi, że nie, więc ja się zgadzam. Nie, ale to mówię. Nie, ja też. Ale ja też uważny myślę, słuchacz. Ja też myślę, że aktualnie polskie wojsko jest daleko od tych lat 90. i tej słynnej fali i tak dalej. Zresztą jak to... Nawet jakby było to należałoby to oczywiście tępić ostro i iść właśnie w tym duchu południowo-koreańskim albo szwajcarskim i fińskim, gdzie to są tak naprawdę... To lokalna społeczność tak naprawdę tworzy, wiesz, te związki rezerwy i tak dalej. I tam nie ma miejsca na takie patologie, no. I takie ewentualne patologie oczywiście trzeba tępić, nie? Bo to też co za pożytek zgnębionego żołnierza, no, jak on to ma motywację. Nie? Słuchajcie, ja mam jutro roboty o 8, ale o 7 trzeba wstać, także no, tak czas będziemy chyba kończyć. Czas, chyba dobrze byłoby. Czas, żeby to kończyć, tylko... Jeszcze musimy oczywiście tutaj zrobić wielki toast na rzecz pani Żukowskiej, bo się pani Żukowska, posłanka Lewicy, na pytanie, dlaczego zmuszać mężczyzn do służby wojskowej, powiedziała, bo kogoś trzeba. Więc teraz zawsze na pytanie, dlaczego zmuszać kobiety do rodzenia, odpowiadam, bo kogoś trzeba. Kogoś trzeba. Bo kogoś trzeba. No mężczyzn to chyba trudno zmuszać do rodzenia. Chociaż no, katofaszyzm sobie z tym poradzi. Więc tak, kobiety zmuszamy do rodzenia, facetów zmuszamy do tego, żeby byli ojcami, mężczyznami, a nie fajnymi kolegami i do służby wojskowej. Libertarianie mogą mieć tu zmiany odrębne, ale zawsze się będzie trochę zmuszać. Klamra, tak. Księży zmuszamy do bycia poważnymi obrońcami Chrystusa. Tak, i akurat księży to powinno się chyba w pierwszej kolejności na te przeszkolenia wojskowe dawać. To moim zdaniem miałoby dobre efekty uboczne. Tak trochę dostaje takiego... Nawet, nie wiem, ja bym wysłał nawet ich do mojego trenera na siłowni, no. No takiego, co tak zrobił, taki pruski drill trochę. Tak. Trochę bardziej by zmężnieli wtedy, trochę inne czakry się otwierają wtedy w mężczyźnie. No tak. I tak samo jest ze służbą wojskową. Myślę, że jak tak mówię, tak jakby to był taki solidny, fizyczny kamp, to trochę... Trochę może nawet tych lewaczków, którzy tam przymusowo powołani do tego wojska by byli, trochę inne czakry by się otworzyły. Nie? Kamil, ty jak już takim specjalistą tych czakr jesteś, to powiedz, jakie czakry się otwierają przy tym kręceniu. Nie, to już mówiłem, to jest blisko homoseksualizmu i wiadomo, no to, wiadomo jakie zdanie na ten temat ma Pan Bóg. No, a, dobrze. No więc żegnają was kontrowersyjna pani psycholog, pies Boży. Problem szybkiej Polski. Tak.
pogromca fideizmu i antyklerykalizmu, Menrot. Hej, hej, cześć. I wyswobodzeni do wolności, panie kierowniku, daję złotówkę. Dzięki, cześć. I nowe średniowiecze. Szczęść Boże, zostańcie z Bogiem.